Cześć! Rozwiążę kolejny trudny test na prawo jazdy. Zaczynamy. Kierujesz pojazdem z instalacją gazową LPG, czy widoczny znak po prawej nakazuje Ci skręcić w prawo za 150 metrów. Gdybyś przewoził, przewoziła towar LPG cysterną, to tak, ale jeżeli Twój samochód osobowy jest napędzany LPG, to nie. Czy znak ustawiony po prawej, czy znak ustawiony na prawej jezdni oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach? Tak, właśnie to oznacza ten znak. Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową? Tak, właśnie tylko określone pojazdy mogą tam parkować. Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić zajmowanego obecnie pasa ruchu? Z prawego pasa ruchu byłoby zawracanie wręcz bez sensu, więc tak z tego pasa ruchu z lewego mogę zawrócić. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny zakazuje Ci wjazdu na przejazd tramwajowy? Nie. Ten sygnał świetlny zobowiązuje mi zachowania szczególnej ostrożności i ostrzega przed jakimś niebezpieczeństwem czy utrudnieniem w ruchu. Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe? Czy mam pierwszeństwo? Oczywiście, że nie mam pierwszeństwa, dlatego że ja włączam się tutaj do ruchu i on ma tutaj pierwszeństwo. W przedstawionej sytuacji zamierzasz jechać na wprost. Czy musisz zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie? Oczywiście, że nie, dlatego że nie ma tutaj znaku stop. Mamy tutaj tylko znak ustąp pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? No właśnie. Mam pierwszeństwo przed nim, dlatego że ja jadę prosto, czy w prawo, wszystko jedno, a on skręca w lewo. Ogólna zasada w zakresie pierwszeństwa przejazdu. Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy, utrudni, gdy nie utrudni to ruchu do poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego? Tak, jest tutaj zabronione. Mamy sygnał czerwony. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszek? Naturalnie, że tak. Nie ma tutaj warunków, które mi zabraniają zatrzymania pojazdu w tym miejscu. Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po minięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić tobie zmianę pasa ruchu? Nie, dlatego że nie ma tutaj warunków do jazdy na suwach. Jest być może, warun są warunki zmniejszonej prędkości, ale jeszcze jest możliwość jazdy tym pasem ruchu, na którym się znajduje. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? To pytanie troszkę podchwytliwe. Wszystkie pytania to są podchwytliwe albo trudne. Tutaj chodzi o to, że zbliżamy się do przejazdu dla rowerzystów. Czy mam prawo wyprzedzić pojazd? Nie. Dodatkowo mam linię ostrzegawczą, linię podwójną ciągłą. Ja bym tutaj nie wyprzedzał. Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania? Nie, wykonałem manewr wymijania, w dodatku wykonany w sposób książkowy. Oba pojazdy jechały jak najbliżej prawej strony na wąskiej dróżce. Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć sygnału dźwiękowego? No, mamy obszar zabudowany, tak na moje oko. Czy mogę tutaj sygnału dźwiękowego użyć? Oczywiście, że mogę użyć. Muszę ostrzec tego kierującego przed niebezpieczeństwem. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, bo przede mną jest skrzyżowanie. Skąd wiadomo, że jest skrzyżowanie? Bo jest znak, który ustala tutaj pierwszeństwo. Znak B1. Droga z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji wolno ci przejechać przez, przez przejście bez zatrzymania? Oczywiście, że mogę. Nie ma pierwszego wchodzącego, biorącego na przejściu, więc mogę się po prostu nie zatrzymywać. Czy w przedstawionej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzania rowerzysty? Na moje oko nie będę miał tu odstępu minimalnego 1 metr przynajmniej, więc czy muszę się powstrzymać? Tak. Ja bym tutaj go nie wyprzedzał, po prostu jest za blisko i za mało miejsca. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę na wprost prawym skrajnym pasem ruchu? Patrzymy, jaki będzie znak. Mogę, oczywiście, że mogę. Ten znak nie zakazuje mi jazdy prawym skrajnym pasem ruchu. Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku? Każdy ma prawny i moralny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku. W dodatku nie musimy być sprawcami czy, czy uczestnikami tego wypadku drogowego. Porusza się z prędkością 110 na godzinę, czyli całkiem sporo. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość. Oglądamy film od początku do samego końca, bo to będzie bardzo istotne, co będzie na końcu tego filmu. Więc. O nie. Mogę nawet przyspieszyć wręcz. Czy prowadząc samochód osobowy z przyczepą lekką, masz prawo jechać z prędkością 70 km na godzinę za tym znakiem? Tak, ponieważ prędkość dopuszczalna. Zespołu pojazdów poza zabudowanym wynosi 70 km na godzinę. Nie, ponieważ prędkość dopuszczalna wynosi 60 w tej sytuacji, i nie, ponieważ prędkość dopuszczalna wynosi 50 w tej sytuacji. Mówi już skrótami. Tak. A, odpowiedź A. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? Zm ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania, w każdych warunkach z skraca drogę hamowania. I zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas napędzania, podczas rozpędzania pojazdu. Nie, 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 nie. Odpowiedź A ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania, bo układ ABS zapobiega zablokowaniu się kół, bo gdy koła się zablokują i skręcamy, to on pojedzie prosto, a nie skręci. A mamy ABS, który zapobiega właśnie zablokowaniu kół. O ile wzrośnie drogo hamowania, jeżeli zwiększysz prędkość trzykrotnie, nie trzykrotnie, nie sześciokrotnie, dziewięciokrotnie? Słuchajcie, uważajcie z prędkością. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? Nagłe, intensywne hamowanie, hamowanie silnikiem, może jazda ze stałą prędkością, a oczywiście nagłe, intensywne hamowanie. Na co zależy, należy zwracać uwagę podczas cofania pojazdem? Na obiekty znajdujące się wokół pojazdu i zbliżające się do niego, na mocne trzymanie dłoni, na dźwigni zmiany biegów, a może przede wszystkim na położenie kierownicy w celu określenia toru jazdy. Odpowiedź: A słuchajcie, najgorsze przy parkowaniu skośnym, przy, przy parkowaniu prostopadłym, wcale nie jest zaparkowanie. Jest najgorsze wyjechanie z tego parkowania, bo mamy gorszą widoczność. Odpowiedź: A, zapamiętajcie. Jak ustawisz fotel kierującego przed rozpoczęciem jazdy pojazdem? Przesunę jak najbliżej kierownicy jazda na surykatkę, prawda? Tak aby zapewnić sobie pionową pozycję prosty, wyprostowane plecy pod kątem prostym, albo odsunęł jak najdalej do tyłu, tak jednak, abym lewą nogą mógł swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła odpowiedź C. Jeżeli ustawiamy sobie fotel, to ustawiamy w taki sposób, aby po maksymalnym wciśnięciu sprzęgła, lewa noga była tylko lekko ugięta w kolanie, naprawdę i przestanie wam gasnąć samochód, uwierzcie mi. W jakim przypadku organ upoważniony do kontroli drogowej może zatrzymać kierującemu pojazdem prawo jazdy w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę? Odpowiedź A jest właściwa, dalej już nawet nie czytam. Ile osób wliczając siebie masz prawo przewozić, gdy kierujesz samochodem osobowym? Tyle ile, mm, tyle, ile miejsc określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dalej nie czytam, to jest właściwa odpowiedź. Gdzie może znaleźć, można znaleźć informację o dozwolonej liczbie przewożonych osób w samochodzie osobowym? W dowodzie rejestracyjnym, oczywiście. O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu? O działaniu Wspomagania układu hamulcowego, tak? O wysokim mm, poziomie płynu hamulcowego, nie? O działaniu układu przeciwdziałającego? Nie. Odpowiedź A jest właściwa. Którą stroną koca termoizolacyjnego należy nakryć poszkodowanego, aby ochronić go przed utratą ciepła? Złotą stroną na zewnątrz, zaznaczam na początku, srebrną na zewnątrz, nie. Bez znaczenia, którą stroną. Tak naprawdę to jest bez, bez znaczenia, ale odpowiedź A, złotą stroną na zewnątrz. Jak często należy obracać poszkodowanego, nieurazowego, na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej? Co 60, co 15, co 30 minut? Idealnie 74 punkty. I tego Wam życzę. Dzięki za wysłuchanie tego filmu do końca. Jeśli macie dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach, postaram się pomóc. Rozwiązując ten test, musiałem zmieścić się w określonym czasie, a niektóre z pytań można wytłumaczyć znacznie bardziej szczegółowo. Zobacz również opis do tego filmu, podałem tam linki do lekcji live ze mną. Powodzenia na egzaminie, cześć!